Świętujemy 120-lecie Opla. Specjalna oferta na wszystkie modele samochodów z 2019 roku. Zaprasza Opel w Jałkowski w Rybniku i w Jastrzębiu-Zdroju. Tony świńskiego mięsa na drodze w Rudzie Śląskiej. Około godziny 6.30 na ulicy Kokota, czyli drodze łączącej autostradę A4 z centrum miasta, przewróciła się naczepa samochodu ciężarowego, który przewoził mięso wieprzowe. To wysypało się na ulicę i zablokowało obydwa pasy. Okazało się, że na łuku drogi prawdopodobnie kierowca nie dostosował prędkości do tych warunków, jakie panowały na drodze. Ciężarem swoim to mięso, które było w naczepie, przewróciło ją, ta naczepa uległa zniszczeniu. Na miejsce wezwano pomoc drogową i koparkę, która pomogła usunąć leżące na jezdni mięso. Nikt na szczęście nie ucierpiał. Policja wyznaczyła objazdy.